Hej, cześć, witam was w trzecim odcinku z FIFA 18 Ultimate Team. I kto nam się tutaj trafi? Liga portugalska, francuska i angielska jeszcze. Jest jakaś jeszcze taka pomieszana hybrydówka. Dosłownie, jeszcze widzę. Oficjalnie piątego przeciwnika, bo czterech przeciwników mnie pokonało. I znowu zapomniałem wyłączyć mikrofonu, no nie mam na to czasu nigdy, żeby to zrobić. Bayer jest, Hubner. I stracił piłkę oczywiście. I teraz pytanie, czy nie stracę ja brameczki. A ktoś tam przybiegł. Bardzo dobrze, Kegel. I oczywiście nie dotarło do niego. O-o. Tracę pierwszą brameczkę. Wiecie co, ja już nie wkurzam, bo ja już się przyzwyczaiłem do tego, że w tej FIFA będę przegrywał bardzo dużo. Więc ja tam... Dla mnie to jest normalne, że tracę brameczkę. Wiem, bo nie robię transferów, ale zrobię. Chcę wytrzymać tym składem te pierwsze przynajmniej 10 spotkań, a potem dokonam transferu, uwierzcie mi. To, że przegrywam teraz, to nie oznacza, że będę wiecznie przegrywał. Okej, Latsa. Kegel. Jest, Soriano. Soriano, zasuwaj. Jest. No, faulował mnie, panie. Był przywilej korzyści, wykorzystałem to. No, faulował mnie jak nic. My to rozegramy w ten sposób, że podbiegnie do nas kolega z drużyny. Podamy. Jest, Bayer. Kegel. A strzelaj. Nie wierzę, jaki pech. Jaki pech. Tak przywalić w poprzeczkę. No to pech tylko jest u mnie. Jest, Arangis. Dobra, ruszaj. Arangis. Wierzę w niego cały czas, w jego możliwości. Strzelaj. Oczywiście strzelał w obrońcę, no ale nic się nie stało, przynajmniej próbował. Postarał się, jak tylko mógł, żeby no, przynajmniej chociażby trafić. Na razie jest stan 1-0 dla niego. Mam nadzieję, że to się nie pogorszy. Mam nadzieję. Nie, jest 2-0. I znowu siebie przegrywamy. Kto to nam strzela? Jakiś czarny bambusek. Nie chciałbym tego meczu wysyłać, poważnie, naprawdę. Nie chciałbym. No ale longshot. A tego nie był w stanie nawet wyciągnąć, za daleko był. Kseka, czy Czeka i Wiktor Androde jakiś. Dobra. Latsaj, nie poddajemy się. Jedziemy. Jedziemy chociaż po jednego gola. Ech, zabrał mi tą piłkę. Najwyżej wpuszczę tego informa Frecklingtona, który był kontuzjowany jedno spotkanie. Nie trafił z bliska. A dwa longshoty mi pocisnął. A z bliska to już nie da rady. Może ja? Spróbuję swoich sił. Latsa, dobrze wykiwał. Jest, dalej ma piłkę. Podanie, Arangis. Arangis strata. Teraz obrońcy muszą się wrócić. Dobrze. Będę się starał jak tylko się da. Chyba, że dzisiaj przegram dwucyfrówką. Nie! Dobrze, złapałeś to. Już by było 3-0. I wtedy byłby właściwie rekord, bo w niecałe pół godziny straciłbym 3-0. No okej, dobra, przynajmniej obrona trochę chociaż działa, bo jeżeli chodzi o napad, to jest gorzej, przyznam. Jest Soriano. I nie ma Soriano. Aha, 3-0, jasne. I właśnie pobiłem rekord. Straciłem 3 bramki w niecałe pół godziny, nawet niecałe 25 minut. 23 minuta i tracę już trzeciego gola. W 19 minut wlepił mi 3 bramki. No, czy może już być naprawdę gorzej? Zobaczymy w drugiej połowie. Latsa. No, faulował mnie, panie. Dobra, Terodę. Arangis oczywiście nie ogarnął tematu.
nie byłem faulowany, bo sędzia tego nie uznał. Aragis, zasuwaj, zasuwaj. Jest dobrze. Nie. Nie jest dobrze, bo straciłem piłkę. Teraz ja faulowałem, czyli mu trochę oddałem, ale przy wielej korzyści wykorzystałem, w przeciwieństwie do niego. I przynajmniej nie został uznany faul, więc teoretycznie dobrze zagrałem. O kurde. Dobra. Musimy się tylko bronić, bo coś czuję, że i tego spotkania nie wygram. Mike Cagle, pomocnik, faulował, no i jednak nie zapomniał sędzia o żółtej kartce. Muszę teraz uważać, a jak nie, to zrobię zmianę i wpuszczę Frecklingtona. Dobra, wyrzucaj tą piłkę. Sorry, no. Postaram się grać jak tylko się da, poważnie. To nie to, że ja jestem słaby, tylko ja mam cienki skład. A z tym informem powinienem wszystko wygrywać, ale teoretycznie to nie jest nawet możliwe, bo kondycja też się już trochę nie zgadza. Okej, okay, biegnij, Kegel. Jest, trochę siły ma. Strzelaj. Jest, honorówka. Honorówka. Jaka cieszynka. Ale jest honorówka i z tego powodu się już cieszę, bo przynajmniej to nie będzie słaby mecz. Więc tym bardziej wrzucę go. A jeżeli przegram, to przegram. Z pierwszej nogi. Za kogo? Nie, Robena nie wpuszczamy. Inform, Carles Arangis po raz drugi wpisuje się na listę strzelców w klubie. Skąd on się tam w ogóle znalazł na napadzie? Ja myślałem, że to Terode albo Soriano. A to był Arangis. Pozytywne zaskoczenie dla mnie. Jeszcze bardziej. Nie było faulu? Nie było, ale dobra, jest 3-1. Może coś z tego meczu jeszcze wyniknie. Może będzie jeszcze jakieś zwycięstwo. Albo chociaż remis. Te chociaż 1 punktów na pocieszenie. 1 punktów, 1 punkt. Nie. Nic z tego. O. To wpuścimy Frecklingtona. W takim razie bawmy się tymi zawodnikami. I jak to wpakował. No bramkarza to naprawdę mam ciula tego. Trochę dalej jest ciulaty, ale lepszy na pewno niż od tamtego, który wpuścił 8 bramek w jednym spotkaniu, więc to i tak już trochę lepiej. No ale dobra, on mi i tak odpowiedział tym moim golem na to, że no jednak nie jest w stanie zrezygnować z gry. Gdzie ten Frecklington? Może on nam chociaż trochę pomoże. Dobra, wracamy do obrony. Bo będzie 5-1. I będzie 5-1. To jest kolejny rekord, bo w pierwszej połowie straciłem już 5 bramek, a straciłem maksymalnie 4. Więc to jest drugi negatywny jak dla mnie rekord. Ale określam go i tak rekordem. Więc no, to jest niesamowita dominacja. A kto wie, może go wywali z tego spotkania. Jeżeli mnie słyszysz, to pozdrawiam. Bo moich dwóch przeciwników, którzy wygrywali 3 i 5-0, to wywaliło ich ze spotkania. A ja dostałem monety. No nie wierzę. 6-1 w pierwszej połowie. Dominant zupełny. Co ja poradzę? Pewnie będzie dwucyfrówka. Znając moje szczęście, Andrade już hat-tricka zaliczył. Aż się zająkłem. Bo faktycznie odczuwam to coraz bardziej, że jest tylko... Kurde, myślałem, że zamarkuję tą piłkę. Ale jednak nie. No to chociaż te 6-1 jest. Nie mogę narzekać. Strzeliłem bramę informem. To chociaż tyle na pocieszenie. Że chociaż ten mecz nie będzie jakiś byle nudny. Ale no niestety on nie powala. Nie robi szału. No już mogło być 7-1. Aha, i piłki nie dosięgnął. Hubner, Frecklington, Latsa. Jest, nie zasunie. I po pierwszej połowie stan me... Zaliczać w to, okej. I gramy. Staramy się coś w drugiej połowie. Jak się nie uda, to
To będzie po prostu przerąbana porażka. Okej, Frecklington. Jedziesz. Chociaż ty nam daj jakąś nadzieję na to spotkanie. Okej, strzelaj. Spudłował to. Próbujemy dalej. Musimy grać na nich. Na Frecklingtona i na Arangiza. Jak się tylko znajdą, to musimy na nich grać. Bo oni są ostateczną nadzieją na to, by wygrać. Albo zremisować. Ale nie wierzę w remontadę. Okej. Jest, Frecklington się ustawił. Latsa i Arangiz. Dobra. I zasuwamy. Pięknie. Wykiwany następny. Jeszcze jeden. Pięknie. Strzelaj. Piękna druga brameczka Informa. Pięknie. 2 do 6. Jeszcze coś możemy ugrać. Nie wpuszczamy. Robben ma być na ławce. I spoza szesnastki piękna brameczka. Cud miód. Arangiz, chociaż on ratuje honor drużyny, on będzie man of the matchem, na pewno. I cieszę się z tego powodu, że trafiłem w pierwszym tygodniu tej FIFA Informa. I to nie byle jakiego, naprawdę. Latsa. Frecklington. O kurde, to nie to chciałem zrobić. Pomyliłem się, miał być podanie, nie strzał. Ale próbujemy, coś jeszcze spróbujemy. Przynajmniej zmniejszyliśmy stratę. To ma to do siebie, że to jest na plus. Dobra, podanie. Kolejne, Arangiz. Arangiz. O, może być tak, ale niestety nie trafiło. Podanie. Jeszcze spróbujemy coś. Dobra, Frecklington. Działaj, działaj, działaj. No był tam. I było przewinienie. Sędzia zareagował. Jaka tam zmiana? Dobra, niech wejdzie Tiele. Jego mogę wpuścić, bo to jest brąz. Za Latsę, no bo Latsa to już trochę zmęczony jest. No okej. Gdzie on to teraz poda? A, i bardzo dziękuję. No jeszcze raz i tak powiem na końcu odcinka. Ale teraz też powiem. Dziękuję za podanie już składu. Komentarz gdzieś tam pokażę. Najlepiej pokażę przy składzie. Więc to już po meczu. I wtedy podziękuję za skład. Oczywiście Liga Włoska. Bayer, Arangiz. Ty, może po hat-tricka się pokusimy. Jeszcze spróbujmy zdążyć. Wow. Myślałem, że to trafi w światło bramki. Dobra, Arangiz, zasuwaj. Jeszcze trochę sił masz. Pięknie, wykiwany, następny. Ja cię kręcę, co on tu robi. Ruletkę zróbmy. No i niepotrzebnie mu oddałem piłkę, a ja się znów bawiłem. Podanie, Arangiz, oddanie, Terodde, jest Frecklington, serio. Dobra, Steinhofer i znów Frecklington, może chociaż on. O, ale petara poszła. Przynajmniej próbowałem. Jaka zmiana? A mogę wpuścić Wagnera. Wpuszczę go. Potwierdzone. Niech te zmiany się dokonują. Dobra, próbowaliśmy. Spróbujmy może chociaż hat-tricka strzelić. Coś czuję, że prędzej to będzie cios poniżej pasa. Nie będę faulował, dlatego wyjdę. No i niech stracę kolejną bramkę. 7 do 2 dla niego. Ale czytając to jest 2 do 7. No próbujemy. Może teraz jeszcze jakiegoś hat-tricka. No tu jeszcze mnie uspokaja. To widać wyraźnie. Czwarta brameczka Andrade. Czy tam piąta już nawet, nie wiem która. Dobra, Wagner. Tiele.
Był faul według mnie, ale sędzia tego nie zagwizdał. No i oddał mu piłkę. Dobra, Frecklington. Jest dobrze, trzyma piłkę jeszcze. Ej, no tam był faul na żółtą. Pedrinho. Pedrinho faulował Frecklingtona na żółtą kartkę. Jak najbardziej odpowiednia kartka w 77 minucie. I Frecklingtona? Nie myliłem się? Tak jest. O ile się znowu nie nabawi kontuzji. Rzecz jasna. Dobra. Wybijamy to. I znowu może być sytuacja na kontrę. Cały czas ma sytuację na kontrę. On teraz tym Pedrinho zasuwa. I 2 do 8. Ech. Teraz będę przegrywał znowu. Ogólnie to jest 6-0, czyli 0-6. No nic ciekawego, wiem, oglądacie jak przegrywam non-stop. No ale co ja poradzę? Chcę uzbierać na skład, to zbieram. Takim kosztem, że przegrywam. A jak nie uda mi się teraz przejść do ligi 9, to w następnym razem. Dobra, chociaż teraz coś obroniłeś. Zasuwaj, Frecklington. O kurde, ale wybicie piłki. Niech przyjmie Arangis. Dobra, Tiele. Nawet Tiele nie przyjął dobrze tej piłki. I chyba będzie kolejna brama. Nie, spudłował. Pudło jak nic. No przewijaj tu. Miller, ty jeszcze trochę pograsz. I cię pożegnamy. Wagner. Nic. O kurde, ale zastawili mu piłkę. I 2 do 9, no to już jest naprawdę pogrom. To już nie jest deklasacja, to jest pogrom. I kolejny czarny strzela, Isma. Koniec. Jeszcze pewnie będzie dwucyfrówka, założę się. Dwucyfrówka to już i tak jest z ogólnej ilości bramek. Ale dwucyfrówka może jeszcze się stworzyć z tego, jak strzeli sobie 10. bramkę. To wtedy już będzie kompletna porażka. Już teraz próbuję strzelać na oślep, żeby jeszcze fartownie strzelić tą 10. Już 90. minuta się zbliża. Arangis. Niech jeszcze on swoimi resztkami sił zadziała. Nie. Musiał mi zabrać tą piłkę. Ale dwie bramki też mnie cieszą. Bo ich w sumie już będę miał 5. Dobra, Tiele, Arangis, po raz ostatni. Dobra, ruszaj, ruszaj. Nie daj się przepchnąć. Kurde. Mecz znowu nie powalił, bo przegrałem kolejne 7-0. Ale dwie bramy strzeliłem, 5 strzałów, 3 bramki, SML, a na koszulce ma co innego. No i kontrakty się owszem też już pokończyły. Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się odcinek spodobał, możecie ocenić, skomentować i dać suba, ale nie musicie. Przede wszystkim chciałbym, żeby w komentarzach, jakbyście chcieli na zachętę, to zbudować dla mnie jakieś składy. Tak, żebym mógł popróbować, oczywiście, o ile na to mój budżet pozwoli, na tym koncie w klubie. Trzymajcie się, na razie, jo.